Siemano, pokażę glitcha na jak być poza radarem, ale jest to fajna sprawa, jeżeli chce się kopiować auta. To znaczy, no bardziej, jeżeli chce się komuś pomóc przy kopiowaniu aut. Jeżeli my chcemy to zrobić, to niestety musimy auto wezwać już wcześniej, podstawić znajomemu. No wiadomo, no standardowa procedura przy kopiowaniu od znajomych to inny tryb celowania, jak ktoś do kogo będziemy dołączali. I tutaj robimy to tak, żeby być poza radarem. Będziemy na otwartej interakcji podchodzili tam pod te wejście od kasyna, gdzie to fioletowe kółko się świeci. Otwarta interakcja, podświetlone, zabij się już na jedno kliknięcie. I na dwa razy PS-a musimy sobie ustawić, dołącz do sesji do gościa, który ma inny tryb celowania. Warto to zrobić nawet 2-3 razy, dołącz do sesji, żeby to pozyskiwanie danych było znacznie szybsze, bo tutaj już trzeba będzie być szybkim i w miarę bystrym. Tak jak kliknę tutaj za chwilę na interakcji, zabij się, od razu 2 razy PS-a, mi wyskoczy komunikat o innym trybie celowania, go muszę szybko anulować i tam zobaczę swoją postać, to muszę się nią skierować w stronę kasyna, żeby tak jakbym miał do niego wejść. Mimo że ja tam się sam zabiję, to muszę wejść do kasyna, to będzie widać za chwilę. Na podwójnego PS-a ustawiamy sobie dołącz do sesji, otwieramy menu interakcji na zabij się. Podchodzę tutaj pod wejście do kasyna. Jak tylko kliknę zabij się, klikam 2 razy PS-a, dołącz do sesji, wyskoczy mi ten komunikat, ja go anuluję. Zobaczę swoją postać, to muszę tam szybko wchodzić do kasyna. Zabij się 2 razy PS, dołącz do sesji, anuluj. Tu widać było właśnie na szaro, no, moja postać. Wchodzę do kasyna, mam chwilkę czarny ekran i jestem na czerwono, dałem w kółko minimapę, no jestem bez mapy, jestem poza radarem. Na dole po lewo widać mapę znajomego, on mnie w ogóle nie widzi. No i teraz to jest wykorzystanie tego glitcha. No, można sobie polecieć tam, potrolować graczy na sesji, nawet nie będą wiedzieli, że się do nich zbliżamy, że lecimy ich zabić. Ale jest to fajna sprawa, jeżeli tam gracie sobie w trójkę, czwórkę, chcecie się powymieniać samochodami. No niech jeden z was się właśnie tak zgliczuje, jak to pokazałem. I tylko wsiada do samochodów. Tak jak ja tutaj. Wsiadam do auta, on podjeżdża pod mobilkę, D-pad w prawo. Ja od niego wysiadam, wsiadam z powrotem. Udaję się na parking, wtedy od kasyna. Czekamy 45 sekund, tam mu znowu wysiadam. No to już mówię, no fajna sprawa, bo się zgliczuję tutaj ja raz i mogę pomóc, jakby ktoś tam chciał się powymieniać autami, no to 5 za 5 przykładowo, nie wiem jak wy tam się wymieniacie. No to jeden taki typek zgliczowany tylko się przesiada z samochodu do samochodu, a nie tam, że rejestruje się w Sekuro Surf, kurwa, opuszcza sesję i wraca, żeby móc podejść pod mobilkę. Tu jestem poza radarem, a i tak podejdę do mobilki znajomego i on będzie miał tą opcję wejść sam lub wejść ze znajomymi. No jest fajna sprawa, zwłaszcza pomocna, mówię, w tych trade'ach waszych samochodowych. No, na Xboxie jest to troszkę gorzej, no bo tam trzeba kliknąć najpierw raz dołącz do sesji, poczekać na te pozyskiwania, wyskoczy ten komunikat, anulować, otworzyć interakcję, podejść i znowu dołączyć do znajomego, ale wtedy już kliknąć tylko raz. Poczekać, jak zniknie te menu Xboxa i wtedy dopiero klikamy zabij się. Tam wyskoczy nam ten komunikat, to go anulujemy i robimy to samo, co tu wchodzimy do kasyna. No tu mówię, no trzeba być szybkim, to raz. No i zwrócić uwagę tam, kurde, jak nasza postać jest skierowana, żeby zdążyć wejść do tego kasyna, a nie tam iść, kurde, w drugą stronę. Tu gadam, a tu znajomy robi dalej te kopiowania, no ale o kopiowaniu znajomych już nie muszę mówić, co tutaj znajomy musi, ten który bierze auto, co musi robić, no bo to już wszyscy świetnie znają. Po
po 45 sekundach, ja od niego wysiadłem, on musi się odmrozić, czyli dołącza do kogoś z innym celowaniem. Pierwszy potwierdza, tam drugi anuluje, wchodzi na kryminalistę, wychodzi, zsiada z pojazdu, idzie do mobilki, klika wejdź sam. Znowu musi się odmrozić przez dołączanie do kogoś z innym celowaniem. Będzie niewidzialny, wsiada do naszego auta i auto ma skopiowane. No mówię, no tutaj jeżeli my chcemy tak zrobić na znajomemu, no to tylko można to zrobić raz, bo nie da się dodzwonić do mechanika. Dobra, to by było na tyle. Narka,